Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinho, witam was w kolejnym odcineczku Murderec So Suspect. Kochani, w końcu powracamy, nareszcie w końcu nabrałem sił do nagrywania, więc na pewno ten odcinek pojawi się od razu już mniej więcej między poniedziałkiem a wtorkiem, coś tak mi się wydaje. No i cóż, no to powracamy w końcu do grania, wznawiamy grę, ja jeszcze pamiętam mniej więcej gdzie mniej więcej skończyliśmy. No i cóż, nie ma chyba tutaj co się tutaj opierdzielać, tylko ruszamy w drogę. Właśnie tak się zdziwiłem przez chwilę, że ja mam tu jakieś spadki FPS-ów, o dziwo. Wszystko ja miałem już w tym czasie pousuwane, żeby było więcej pamięci, żeby nie... To też czasami to jakieś dają efekty FPS-ów, no czasami tak ktoś mówi. W ogóle, dlaczego ja nie mam w ogóle dźwięku z gry? O, dobra, ja musiałem sobie poustawiać. Czekajcie, bo ja tu muszę coś podkrywać. O, na przykład możemy ujawnić. I zbierz. Potrzeba jeszcze 6 wilgotnych grobów, żeby odkryć historię. No dobra. Ale tu widzę, że ludzie grają jakoś w karty, więc może opętajmy ich, zobaczymy co się dzieje. Yuki. Okej, no zobaczymy co teraz tutaj. Właśnie czasami mnie przeraża, Boże, co ja mówię. Myślałem, że chodziło o te, że te teksty, które tutaj się pojawiają, trochę omyłkowo, szybko się zmienia, no właśnie, i teraz ciężko to można było rozgryć. No, przydałoby się, ale ciekawe, czy można coś tu zorientować. Czy oni grają w pokera takiego a la polskiego? Dobra, mniejsza z tym, żebyśmy tutaj nie za bardzo się wkręcili. Co my jeszcze możemy w tej chwili zrobić? A poczekajcie, mam pewien jeszcze pomysł. Wróćmy mniej więcej tu. Zejdźmy w dół. Wow, FPS mi trochę skaczą i to bardzo strasznie. Nie wiem, czym jest to efekt, ale to mam nadzieję, że nie będzie mi to tak bardzo przeszkadzało. No dobra, czekajcie, bo ja mam tutaj jeszcze coś odkryłem poprzednio. A dobra, widzę, że dalej nic się tu nie zmieniło. Ale jeszcze chcę coś się zorientować. Tutaj nic. Dobra, to wracajmy tam, gdzie byliśmy mniej więcej, bo już tutaj wszystko poodkrywałem. Tam były jakieś teksty, które trzeba było tam wyczytać. Tu pamiętam, był jakiś duch chyba z tego, co pamiętam. Ale dobra, idziemy teraz tu, gdzie byliśmy. Właśnie tu. Jeszcze się chcę porozejrzeć, bo może coś tu będzie ważnego w późniejszym etapie. To już byliśmy, co nie. Tak, tutaj chyba też. Czekajcie, jeszcze tu może się coś znajdzie. Nie, dobra, tu nie ma nic ciekawego. Teraz pójdziemy do drugiego mieszkanka. Oho, dobra. No, pytajmy, zobaczmy co ona tutaj myśli. Aha. Okej, no dobra. W ogóle trochę takie dziwne tutaj mamy te, nie wiem jakby to określić, taka mgła jakaś, chyba to coś będzie. O, co my tu mamy? O, a tu gościu widzę, że stoi, więc porozmawiałem z nim. No dobra, lubi straszyć dzieci? Just a kid. It don't matter what she is. Her daddy owed too much to the wrong people. She was just an insurance policy. Is that where you come in? A simple snatch and grab. After everything was settled up, I let her go. I'm guessing it wasn't so simple. That may be. But she owes me now. And I ain't leaving till her debt is paid. Cut your losses. You may be a while. Don't worry. I can wait. No to sobie trochę poczekasz. No dobra. Okej, co by teraz zrobić w tej chwili?
A może wejdźmy do łazienki. Zobaczmy, co tu się dzieje. O kurde, widzę, że tu ładnie się dzieją wiksy. Tu widzę, że mogę przejść. Ale trzyma, w ogóle dobrze idziemy. Poczekajcie, pobiegnijmy. Tak, tu byśmy... Powinniśmy teraz skończyć tutaj. Nie, tu już byliśmy. Dobra, przepraszam was bardzo. Teraz zobaczmy tutaj. No tak wiecie, po kolei, żebym czegoś nie pominął. Tu mamy jakiś rower. Tu mamy jakieś przejście. Wow. Już przez chwilę się zastanawiałem, co się dzieje. O chuj. O kurwa, nie, 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 serio. Już. O chuj. O kurwa, nie, 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 nie. O, nie, 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 co mam zrobić, nie. O, wypadł, wypadł. Kurwa, wypierdalamy stąd jak najszybciej. Co z tego, że FPS spadają? Kurwa, my musimy stąd jakoś spierdalać. O ja pierdolę. Demony, jeśli demon cię znajdzie, wytropi cię i wysie twoją duszę. No coś ty. Już nie wiedziałem. Ucieknij przed demonem. Pozostałości duszy chowają cię przed demonami. No super, tylko jak? AR. Możesz poruszać się pomiędzy kolejnymi kryjówkami, żeby uciekać przed demonami. Dlaczego ja śpiewam? Nie mam bladego pojęcia. Kurde, kamero! Dobra, uciekamy stąd jak najszybciej. Ja pierdolę, no nie mogę. Naprawdę, wybaczcie za te... Dobra, trzeba się trochę uspokoić. Uciekaj przed demonem. Jeśli demony przez jakiś czas nie będą mogły cię znaleźć, przestaną szukać i odejdą. No mam nadzieję, że uciekniesz. Dobra, uciekł. Ja pierdzie. Podchodzenie do demonów. Przytrzymaj F, żeby widzieć... Kurde, aż mi się język plącze. Żeby widzieć demony przez ścianę, pamiętaj, aby zawsze podchodzić do nich ostrożnie. No dobra, wydaje mi się, że możemy już wyjść, ale... Wiem, że się dało... A, F, dobra, przepraszam, jest, okej, jest wszystko. Ale tu mamy tego demona. O ja pierdziele, no to będziemy musieli się trochę pobawić. No i co ja teraz mam zrobić? No ten stwór tutaj sobie stoi, no super. Wiecie co, może spróbujmy tak chodzić z tym F. Tylko teraz pytanie, co by zrobić, by tego stwora złapać. Dobra. Jezu, bo już jestem taki spięty, że już normalnie się boję, że coś źle zrobię. Egzekucja demona, jeśli chcesz stracić... Stracić, tak jest napisane. Demona musisz podejść do niego od tyłu. Przytrzymanie R rozpocznie próbę dokonania egzekucji. To dawać mu. No dojedziemy. Co jest? A, dobra. A, bo ja muszę przetrzymać. O, ja jebix. Dobra, przepraszam was bardzo. Myślałem, że chodziło, że... I... D... Tak. Uff. Dobra, wybaczcie naprawdę, ale szczerze wam powiem, tak to słabo było widać tą literę, bo myślałem, że to na początek było Q, a tak naprawdę to było D, więc musiałem się aż się tak przybliżyć do tego cholernego monitora, żeby zobaczyć dokładnie, co to jest za litera. No dobra. Mały failik był, ale tym się nie bardzo będę przejmował. No i teraz tak, co my mamy teraz zrobić? No jest to dobre pytanie, ponieważ... czy mamy iść cały czas... No bo tam jeszcze jest takie jedno miejsce, w którym chciałbym coś zobaczyć. Tylko kurde... Ciągle czuję, że będziemy latać tylko i latać. Wiem, że tu się można schować, to nie o to chodzi. Dobra, zróbmy to już na szybko. Raz, dwa, żeby nie tracić już szybciutko czasu, to zrobimy. Może coś przegapiłem w tym czasie. Poczekajcie, to zobaczymy jeszcze tak na szybko. Okej, dobra. Idziemy teraz do tego mieszkania, bo coś mi się wydaje, że czegoś chyba jeszcze nie zrobiliśmy, tylko nie mam bladego pojęcia. A czekajcie, chyba coś powinienem pamiętać z tego, poczekajcie. A tu było, że opęta... Wiecie, to trochę i tak czasu minęło od kiedy grałem ostatnio, dlatego muszę sobie przypomnieć.
A tutaj chodźmy, właśnie, tu jeszcze nie byłem. O, tu mamy coś do ujawnienia. Zbierz, ok. Zobaczmy jeszcze, co tu jeszcze mamy. O, właśnie, co my tu mamy? Ujawnij, zbierz. Jeszcze 4, no super. Ciekawe, czy mi się uda to jakoś wbić. Chyba nie. Też bym chciał, tylko że niestety tego się chyba nie za bardzo da. A czekajcie, jeszcze wejdziemy tu? Nie, nie da, nie da rady. Dobra, to była chyba gdzieś dziewczyna. O, właśnie, tutaj to chyba do niej podejdziemy i z nią porozmawiamy. Yeah, I'm a detective. Any idea who did it? That might lead us to your body. I know they were old people. And I know they lived in this apartment. Chyba już nawet domyślasz, o jakich może mieć na myśli, ale jeszcze poszukamy. No dobra, mamy tutaj kolejną misję, czyli uważa, że zamordowało ją starsze małżeństwo mieszkające obok. Spróbuje się czegoś dowiedzieć od mieszkających tu starszych ludzi. No dobra, no to w takim razie nie ma co. Chyba tu już mogę się tylko domyślić, gdzie oni mogą być. Czyli tu. No i dobra, mamy tutaj zagadkę. Znajdź... No to jeszcze akurat nie. No dobra, musimy znaleźć pewne wpłyń. A czekajcie, która wskazówka? Tajemnicze morderstwo, właśnie. Zacznijmy może od tego. No, czyli innymi słowy, sąsiadka po prostu nienawidziła muzyki, to znaczy muzyki, bardziej imprezy, które tam odprawiała, i przez to ją tak bardzo zdenerwowało, że całkiem możliwe ta właśnie para małżeńska właśnie musiały ją zabić. Ale poczekajmy, co tu jeszcze możemy rozwikłać. Wygląda na to, że ten starszy mężczyzna miał coś wspólnego z zabójstwem dziewczyny, ale po co jechać aż do kamieniołomu Smithwick? No, zaraz odkryjemy tą naszą malutką zagadkę, tylko daj mi tutaj jakoś wpłynąć. O, to znaczy wpłynąć, opętać, a potem wpłynąć. No, tajemnicze morderstwo. Raczej to nie chodzi o tamto. Ja pierdzielę. No, czyli wszystko już można powiedzieć jasne, więc nie muszę tutaj nawet nic skomentować. Ale jeszcze wiecie co, skoro już mamy 2 z 5, to sobie popatrzmy, co jeszcze tu mamy. Ujawnij, co my tu mamy, przyjrzyj się. Narzędzia ogrodnicze, są właśnie te nożyce, o których wspomnieli w sumie raczej oni, ale to chyba jeszcze nie koniec. O właśnie, coś tu mamy jeszcze, przyjrzyj się. Jakaś notatka, więc zaraz zobaczymy, co tu mamy. I sąsiad wyjechał z miasta w pośpiechu, może miał z tym coś wspólnego. A o jakiego sąsiada mieli na myśli? Nie mam żadnego pojęcia. To czekajcie, bo wiem, że mamy 4 z 5, więc zostało chyba... O właśnie, tu jeszcze mamy coś. Przyjrzyj się. Gazeta. Coś tam było napisane. Break in and Quarry.
Dzieciaki często szwendują się po kamieniołomach, po co zawracać sobie głowę akurat tym. To nie jest jakaś taka istotna. No i co? No to znajdźmy odpowiedź. Co się stało z ciałem zamordowanej dziewczyny? No czekajcie, muszę notatkę od sąsiada, wycinek z gazety. O jest. Dobra, sekret starszej kobiety. Coś tak czuję. Na pewno sekret starszego mężczyzny. No dobra, ale teraz jeszcze jedno. Co się stało z ciałem zamordowanej dziewczyny? Wiecie co, ja się bardzo obawiam, że zaraz coś spierdzielę. Bym tego nie chciał. Przed chwilką chyba coś czytałem. Wiecie co, zrobimy tak. Wrócimy za chwilkę do tego, póki nie odkryjemy, o co tu chodzi. Wycinek z gazety. No nie, ta gazetka to o czym nic nie świadczy. Notatka. No notatka nie za bardzo tu chodzi, ale czy chodzi o narzędzia? No dobra, to jest niestety trudne pytanie, bo już się obawiam, czy tajemnicze morderstwo tu chodziło o to? Dobra, zaryzykujmy. A jednak, dobra, już chciałem się skusić na narzędzia ogrodnicze, ale jednak nie. Dokładnie, to już w sumie koniec naszej kochanej zagadki, więc w tym czasie możemy już oddać, no można powiedzieć, misję, tak jakby. Przekażemy informację. Dokładnie, noc imprezowała i sąsiadom to bardzo przeszkadzało. W sumie tak prościej można było to powiedzieć. No i właśnie odkryliśmy, jaka jest śmierć, no i mogła spokojnie wrócić jakby do nieba. No dobra kochani, czekajcie, jak wygląda w tej chwili sytuacja? Wiecie co, nawet zakończymy tutaj odcineczek. No, mniej niż 20 minut to akurat może coś, ale później rozwikniemy kolejne zagadki, a ja się za chwilkę zabieram do nagrywania kolejnych materiałów. Także jeżeli wam się oczywiście spodobało, zostawcie oceneczkę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!